kronikach odchodzenia od rozumu. Ja nazywam się Katarzyna Szumlewicz, ze mną jest współprowadzący ten program. Bojan Stanisławski, witajcie obywatelki i obywatele. Dzisiaj nazbierało nam się dużo, bardzo rzeczy, mam nadzieję, że wszystkie zdążymy poruszyć, dlatego mówię szybko. I może o takiej stricte bieżączce zaczniesz ty. No tak, nie możemy abstrahować od kwestii, które no, jakkolwiek nie są może w centrum zainteresowania tutaj tego naszego projektu publicystycznego, no ale dotyczą ogólnych warunków przestrzeni publicznej, w których przychodzi nam wszystkim funkcjonować. A więc nie możemy przechodzić do porządku dziennego na tym, kiedy dochodzą do głosu no jakieś naprawdę mroczne siły, dewastujące architekturę ustrojową państwa, w którym no, żyjemy. Musimy żyć i chcemy żyć w tym państwie. Więc chcę powiedzieć, że dla nas jest to sposób postępowania, który absolutnie jest nie do przyjęcia. To znaczy, tu mamy jednak państwo, tu mamy Sejm, tu mamy Sąd Najwyższy, tu mamy Marszałka Sejmu, tutaj mamy jakieś inne instytucje, prezydenta i tak dalej. I to nie są, to są instytucje, to jest państwo. To nie jest miejsce, żeby się jacyś ludzie warcholili i żeby rządzili się tym, co my zresztą cały czas krytykujemy i żeby tam miało miejsce apogeum odchodzenia od rozumu na rzecz emocyjek. To znaczy nie może być tak, że jedna ekipa zastępuje drugą i w zasadzie uprawia wyłącznie jakiś taki agresywny rewanżyzm, że wszystko opiera się wyłącznie na właśnie takich emocjach, na jakichś uczuciach, na jakichś takich wzmożeniach, które charakteryzują no, słabych ludzi. Żądza zemsty, zachłanność, pazerność, takie próba natarcia komuś uszu albo nosa, koniecznie publicznie, tak żeby to wszędzie w sposób spektakularny wybrzmiało i wygrzmiało, a my wszyscy za to płacimy po prostu postępującą degrengoladą prawną. To naprawdę jest wzniesienie wszystkiego tego, co my krytykowaliśmy, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. I krytykowaliśmy to i tutaj, ja to krytykowałem również w innych audycjach i w różnych artykułach, które pisałem w tamtym okresie. To jest podniesienie tego na wyższy poziom. I moim zdaniem ta okoliczność, którą tutaj obserwowaliśmy w ciągu ostatnich, bo dzisiaj to nagrywamy jest, który dzisiaj jest? 10 stycznia. To, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 48 godzin, moim zdaniem doskonale to unaocznia. Dlatego, że mówię o sprawie oczywiście tego Wąsika i Kamińskiego, którzy powinni siedzieć, co do tego ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Natomiast sposób, w jaki oni zostali posadzeni, albo są sadzani w tej chwili właściwie, to jest coś, co odniesie efekt dokładnie odwrotny do zamierzonego, ale przynajmniej do deklarowanego. Dlatego, że chodziło o to, aby opinia publiczna i społeczeństwo odzyskało zaufanie do instytucji publicznych, zwłaszcza do wymiaru sprawiedliwości. A dzieje się dokładnie coś odwrotnego. Większość opinii publicznej, nawet ta, jak sądzę, która popiera, czy jest nawet częścią tego kościoła tam, Koalicji Obywatelskiej, czy Donalda Tuska, widzi, że idziemy na rympał z kijem bejsbolowym albo z piłą mechaniczną, zamiast działać, jak to się mówi, no, w ramach i w granicach wyznaczonych. Tak jest, początku demokratycznego, no i w granicach prawa oczywiście. I myślę, że to jest, no to jest taka kwestia, taka krytyka, która powinna wybrzmieć nie dlatego, że my tutaj prowadzimy jakiś projekt publicystyczny, nie dlatego, że to jest jakiś podcast, tylko to po prostu powinien dostrzec każdy przytomny i przyzwoity człowiek. I my po prostu chcemy jakoś tutaj do tego pocztu się zapisać i tymi i tą opinią, i również naszymi, i również całym naszym projektem. W związku z czym chcę powiedzieć, że ta sprawa, ona to unaocznia, dlatego że o ile to ułaskawienie, które zostało przeprowadzone, wydane przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku pod sam koniec, ono było no, w sposób no, dość oczywisty, dziwną interpretacją, nagięciem, interpretacją prawa przepisu, no w sposób dość ewidentnie niezgodny z wolą tego, który ten przepis tworzył. Chociaż oczywiście już teraz powstało pewnie z 15 doktoratów, jak sądzę, na temat tego, na ile to było prawne, a na ile bezprawne i na ile skuteczne i tak dalej. Natomiast to było. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, która, jak już powiedziałem, wnosi to wszystko, wciąga to na wyższy poziom. Bo już teraz mamy marszałka Sejmu, który załatwia sprawę w Sądzie Najwyższym nie drogą proceduralną, tylko, przepraszam, no z jakimś swoim totum fackim, no panem Zakroczymskim, który zna pana Prusinowskiego i który chyba obiecał tam, że tu załatwi sprawę zgodnie z zapotrzebowaniem mądrości etapu. Mamy do czynienia z sądem rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Czekam, aż naprawdę jakiś sąd inny, rejonowy, tam dla, nie wiem, Ziemniaczkowa albo Pcimia, nie uwłaczając tym miejscowościom. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zignorował prerogatywę prezydenta, która została zrealizowana.
W związku z czym mamy no, zakłócenie kompletne trójpodziału władzy, jakiegokolwiek, który jednak jest jakimś fundamentalną, oznacza tą fundamentalną architekturę polskiego porządku ustrojowego. Więc no, jest i oczywiście te jakieś tam policja w Pałacu Prezydenckim wyprowadzająca pod nieobecność prezydenta, no nie, no to wszystko jest po prostu świadectwem degrengolady, do której opinia publiczna, jakkolwiek świadoma okoliczności, w których naprawdę wszyscy musimy żyć i które wymagają jakichś zasad, powinna według mnie no, wyrazić co najmniej jakiś poważny sprzeciw. No ja to niniejszym ten obowiązek w imieniu naszego duetu tutaj czynię. Już przewidywaliśmy dwa odcinki temu, no, że zaczyna się takie TKM, robienie dokładnie tych rzeczy, które się zarzucało PiS-owi, ale dokładnie, no tak. Naprawdę takie chodzenie na skróty, takie prywatne wendety, no pamiętam przecież Ziobrę, który się mścił na lekarzach, tak. No przecież to jest coś bardzo podobnego i tutaj widać to nie tylko w tych kwestiach takich stricte politycznych, ale też widać w innych, no na przykład to odwoływanie kuratorów. Mhm. I to odwoływanie kuratorów, które no nie ma jakiegoś zaczepienia, no bo odwołać kuratorów można z jakichś powodów, że coś tam źle robili, jakieś przewiny mieli, czyli odwołać ich na przykład dyscyplinarnie. Natomiast tutaj było odwołanie ich jako po prostu funkcjonariuszy jeden do jednego będących przedstawicielami władzy. Dokładnie tak samo to wyglądało z mediami. I to jest, ale to jest niebezpieczne, bo widzimy teraz takie reformy, które, mówiliśmy o tym w odcinku z Magdaleną Archacką, że, które polegają generalnie tylko na niszczeniu. Ja nie widzę tutaj żadnego normalnego pomysłu w tych rzeczach dotyczących szkoły, bo tak, likwidacja kuratoriów, bo na razie zwolniono kuratorów i zatrudniono właściwych, ale jest pomysł likwidacji kuratoriów. Dlaczego mamy zlikwidować kuratorów i co zamiast kuratorów? Nie wiadomo, ważne, żeby zlikwidować. Kolejna sprawa, pojawił się pomysł, żeby zlikwidować egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest to taka jakby matura, no to weszło wtedy, kiedy już się zrobiło ósme klasy po gimnazjach, po tej zmianie, wobec której ja też byłam krytycznie nastawiona, znaczy samego wprowadzenia gimnazjów, tak? Nie wiadomo po co to było. Jakichś strasznych szkód nie wywołało rzeczywiście, no ale wróciliśmy teraz do dawnego stanu, no i mamy egzamin ósmoklasisty. Jako, że obydwoje mamy dzieci, które właśnie dostały się do liceum, no to mogę powiedzieć, na czym polega egzamin ósmoklasisty. Są to po prostu sprawdzenie wiedzy z trzech najważniejszych przedmiotów, czyli matematyki, polskiego i języka. I dzieci piszą, jest to też bardzo dobry moment, bo to jest ten moment, kiedy się robi pomiary międzynarodowe poziomu. W Polsce jest poziom dość wysoki. Ja pamiętam, że moja córka bardzo się tym przejmowała, bardzo dobrze to rzeczywiście napisała i jest to bardzo, no takie, to jest takie założenie, że oni są oceniani tak samo, a nie, no bo tutaj chcą zlikwidować ten egzamin ósmoklasisty albo wprowadzić jakieś coś w rodzaju rozmów i opisowe oceny. No opisowe oceny zależą od tego, czy lubi nas nauczyciel i mówiąc o tym, że na przykład nauczyciel może bardziej lubić dzieci z zamożniejszych rodzin i dać im lepsze oceny opisowe, natomiast ocenę taką procentową, tak, bo ten maturalny, ten egzamin ósmoklasisty ma procentowe oceny, no łatwiej podważyć, jeżeli ktoś się sugeruje czymś innym. Co więcej, jeżeli byłyby w liceach dopiero egzaminy, to, no to byłyby każdy inny. A tak ten egzamin wszystkich tak samo traktuje, bo są te same pytania. Czyli jest to uniwersalne, jest to coś, co ja zawsze powtarzam, no za Gramsim, za Antonio Gramsim, który był, nie każdy to wie, no nie tylko filozofem takim lewicowym, ale on był także teoretykiem edukacji. Gramsci mówił, że trzeba zrobić wszystko, żeby był jak najwyższy poziom tych ludzi, którzy pochodzą z osób z deficytami kulturowymi. Takie zuniwersalizowane egzaminy temu oczywiście służą, matura również. Jeżeli to zindywidualizujemy, ta szkoła robi tak, ta robi siak, ta pyta o to, na przykład sprawdza to, czy dziecko dużo podróżowało, albo mało podróżowało i to, co dużo podróżowało, to ma większe szanse się dostać, no bo można się domyślić, że jest zamożniejsze. To jest znoszenie tej polskiej dobrej tradycji, tego, że u nas edukacja klasowa nie jest.
na przykład tak jak w Anglii, gdzie za dobre szkoły się płaci, nawet te wcześniejsze, nie tylko studia, za studia się wszystkie dobre płaci. Więc tutaj wiadomo, że istnieje takie lobby, które się tam określa jako progresywne, nie wiedzieć czemu, które jest w ogóle bardzo przeciwne szkole. No to są tacy dwaj myśliciele, jeden się nazywa Mikołaj Marcela, drugi Krzysztof M. Maj. Żaden z nich nie jest pedagogiem, ani nic pedagogicznego w życiu nie ukończył. Natomiast bardzo lubią się oni mądrzyć o tym, że szkoła jest jak więzienie. No to jest taki fukotyzm dla dzieci, ja to tak nazywam. Szkoła jest jak więzienie, wszystko trzeba zlikwidować w szkole. Dlaczego? Bo geniusze tacy jak oni, wrażliwe dzieci, zdolne humanistycznie, też do nich należałam, więc chyba mogę się wypowiedzieć, w tej szkole źle się czują. No dobrze, i można tutaj zadać pytanie, te dzieci źle się czują, ale tamte inne dzieci dzięki temu uzyskują coś, czego bez tej szkoły albo ze szkołą taką jak w Anglii prawdopodobnie nie uzyskały. I wtedy możemy się zastanawiać, kto tu jest ważniejszy. Dla osób lewicowych powinien być ważniejszy jednak ten egalitarny cel, a nie cierpienie geniuszy. Zresztą oczywiście można to pogodzić, te cele, no czyli poza kolektywnością szkoły, czy wspólnotowością szkoły można robić jakieś zajęcia, na przykład filmowe, czy inne, dla tych dzieci, które mają szczególne kulturowe, czy filozoficzne jakieś zainteresowanie. Ale tutaj, no, Marcela twierdzi, że na przykład niezbędne są tylko 3 klasy, a w ogóle uczymy się angielskiego grając w gry, szkoła jest generalnie niepotrzebna, szkoła to cierpienie, szkoła to więzienie. No streszczam szybko, bo mamy dużo do powiedzenia. Maj z kolei chwalił się ostatnio, tak wybitnie chełpliwie, chwalił się ostatnio, że nie był na studniówce, a studniówka to jest ten pruski obyczaj, bo oni wszystko nazywają pruskim. W ten sposób my pedagodzy... Polonez też jest pruski, nie? Polonez jest pruski, tak. No chciałam powiedzieć, że Gramsci nie był pruskim myślicielem, to był Włoch, komunista, Mussolini go zamknął w więzieniu, więc... No tutaj... Więcej lat życia spędził chyba w więzieniu niż na wolności. Tak. No i on to wszystko właśnie pisał o szkole jednolitej. No już sama ta nazwa wskazuje na to, że szkoła powinna być dla wszystkich taka sama i on podkreślał, że szkoła powinna być mocno dyscyplinować właśnie, żeby był wymóg przyjęcia tego dziedzictwa, które no, osoby z tych uprzywilejowanych rodzin je już mają, bo rodzice rzucali cytaty w łacinie, czytali książki, te książki w domu były i tak dalej, no a te dzieci, które na przykład tam Sycylia, tak, które miały rodziców analfabetów, oczywiście tego nie znały mitów greckich, nie znały dziedzictwa tego łacińskiego, no innych takich rzeczy. Więc tutaj, no jeden powiedział, że w ogóle tylko nauczyć się czytać i pisać, gry zresztą nauczą nas czytać i pisać, drugi powiedział, że to jest wszystko pruski obyczaj. No i tutaj zgodnie z tą ideologią, która jest szalona i która jest szalona tak jak ten woke, który krytykujemy, nawet można nazwać ją jakimś odłamem woke'u, ta ideologia nagle zyskała posłuch, no bo się okazuje, że wszystko trzeba likwidować. I tu się sięga po takich Marcelów i takich Majów. Z nimi jest szalona liczba w ogóle wywiadów, no bo to rzeczywiście wygląda atrakcyjnie. Jak przychodzi taki pan, jest podpisane, że jest dyry, nikt nie pyta, czy to jest doktor pedagogiki, no bo dlaczego? No bo on się chce wypowiadać o szkole. Na szkole się wszyscy znają, bo w niej byli. Rzuca jakieś pruski, więzienie, coś tam, no i wszyscy myślą, że wiedzą o co chodzi, a powiem wam szczerze, Maj czy Marcela sami nie wiedzą, co to znaczy pruski system, pruski, jak rozumiem, XIX-wieczny, który panował w Prusach, tak, no to ma wspólnego tyle z tym dzisiejszym polskim szkolnictwem, że dzieci są w sali, jest nauczyciel, są oceny. Rzeczywiście, tak. Tak, no i to jest wszystko pruskiego drylu, tak zwanego, tego wojskowego, w Polsce nie ma. Nie ma. W ogóle i nie było. Po II wojnie światowej nie było w ogóle tego stylu pruskiego, nawet nauczania. Więc to jest rzecz, która mnie szokuje, bo to jest tak, weźmy jakąś maczugę albo młotek i rozwalmy. Tak, bo ta szkoła, i wszyscy mówią, ta szkoła była zniszczona przez Czarnka. Słuchajcie, Czarnek nie przestawił 2 klocków w tej budowli, w tej szkoły niższej, nie wyższej.
To było zakonserwowanie typu szkoły, jaki był, z wielkim kryzysem w postaci pandemii. Czarnek rzeczywiście rzucał jakieś głupie uwagi o dziewczynkach, które są za grube, albo coś nie, tam. Nie, o cnotach niewieścigłych. Chociaż to nie, chyba to nie Czarnek, tylko jakiś tam jego zastępca, ale, no tak, tak, ale to, znaczy, to jest właśnie łąkowe, że się patrzy na czyjeś wypowiedzi. Ale o właśnie, no nie to, co zrobił, tylko to, co powiedział. No to Czarnek generalnie nie, on w ogóle nie miał zamiłowania do kwestii edukacji podstawowej i średniej. On jest, pochodzi z uniwersytetu, z KUL-u. On był, on miał ambicje, żeby pisma katolickie były wyżej cenione i dosypał im bardzo dużo punktów. I to było główne, co zrobił. Generalnie nie reformował szkoły. Ale widzisz, ale to moim zdaniem jest ważne i być może zechcesz to skomentować, dlatego zwracam na to uwagę, że to jest charakterystyczne moim zdaniem bardzo dla tej, dla tych nowych tendencji postępackich, które tutaj krytykujemy, a propos właśnie obiektów czy osób, no, które no, są szczególnym tym przedmiotem nienawiści. I według mnie najbardziej symboliczny w tym właśnie wymiarze był Donald Trump, to były prezydent Stanów Zjednoczonych, którego tam wszyscy nienawidzą, no, należy go nienawidzić, bo jak się go nie nienawidzi, to w ogóle odbierają natychmiast certyfikat przyzwoitości. I ja oczywiście nie chcę go chwalić, bo nie ma za co specjalnie, wręcz przeciwnie, jest za co go krytykować, ale problem polega na tym, że opinia publiczna i w Stanach Zjednoczonych i w Europie i w Polsce również, ci, którzy są jakkolwiek zainteresowani tymi zagadnieniami amerykańskimi, nienawidzą go za to, co on powiedział, albo zadeklarował, albo w jakiś sposób coś skomentował, nie za to, co zrobił. Ale ciągle widzę, że Czarnek powinien siedzieć, nawet widziałam to u swojego brata i sobie myślę, za co Czarnek miałby siedzieć? Siedzieć, nie grzywna. No tak, nie tak, proces tak. O cywilne jakieś no tak, tak, kwestie. Tak. Nawet nie Trybunał Stanu, tak, za jakieś przestępstwa polityczne, tylko tak. Miałby siedzieć, no tak. No właściwie, właściwie trudno to powiedzieć, bo wypowiedzi są karalne, ale w takim sensie, że na przykład się kogoś przeprasza. Albo się, no rzadko ktoś idzie siedzieć za słowa. No tak, tak. W demokracji. No więc tutaj mamy taką histerię i ta histeria jest już od dość dawna sposobem zarządzania opinią publiczną. I histeria zarówno prawicowa, jak i lewicowa, ponieważ PiS też o wszystko robił i robi histerię. Tak, tak, tak. I tutaj jest, no najbardziej znana to była ta histeria o uchodźcach. No oczywiście. Tak. Więc to są histerie. Znaczy nie, o histerii o LGBT też była jednak. Histeria o LGBT również była, ale tutaj zaskoczyli przeciwnicy, bo zrobili taką samą historię. Tak, 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 tylko w drugą stronę. No tak, tak. I to i się rzeczywiście zrównoważyło jakoś to. Tak, i w tym momencie mamy histerię kontra histerię. Ludzie chcą już się sobie tam głowy golić nawzajem, wrzucać się do gnojówki i tak dalej. To wszystko są jakby niedemokratyczne obietnice, które w dodatku nie nadają się do sądu. Nie nadaje się to, że ktoś chce, żeby ktoś był fizycznie wybatorzony na przykład, to nie znaczy, że on zostanie wybatorzony. Tak, tak, tak. 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 Więc tutaj te rzeczy są przerażające. To takie dyskutowanie na histeria kontra histeria, to jest... I nakręcana coraz bardziej. Tak, to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne nie tylko dla prawicy, czy lewicy, czy centrum, ale to jest bardzo niebezpieczne dla spójności społecznej. I w ten sposób sugeruje się ludziom, to na przykład mieliśmy takie dyskusje pod poprzednimi kronikami, że sugeruje się ludziom, że wierzący z niewierzącym nigdy się nie mogą dogadać. Mhm. Bo oni powinni sobie walić się po twarzach. Najlepiej. Znaczy w ogóle nie powinni ze sobą rozmawiać, nie mogą. Zresztą też miałam właśnie wiele zarzutów, że rozmawiam z ludźmi z prawicy, pomimo, że oni są ludźmi. No. Nie, ale no to jest wszystko jedno. My jesteśmy w takiej sytuacji naprawdę. No, z naszymi, powiedzmy, z naszym światopoglądem my nie bardzo sobie możemy wybierać, żeby to tutaj było tak, że gdzieś są takie silne, racjonalistyczne ośrodki, które mają swoje syndykaty medialne, my będziemy tam chodzili i opowiadali świat tej publiczności. No gdyby to tak było, to rzeczywiście moglibyśmy wtedy się zastanawiać, czy jest sens na przykład iść do tego czy innego publikatora, czy coś takiego. Ale my naprawdę jesteśmy w takiej mniejszości w tej chwili, w takiej defensywie, no bądźmy uczciwi, tak jest po prostu, że my pójdziemy wszędzie, gdzie nam tylko dadzą jakąś trybunę, żeby można było to wyrazić i nawet w sposób, no pozostając w jakimś krytycznym dialogu, no, z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam będą nas zapraszali.
No tak, znaczy byśmy to zrobili nie dlatego, że jesteśmy przekupni, tylko przeciwnie, dlatego, że jesteśmy nieprzekupni i nie jesteśmy żołnierzami żadnej tutaj opcji. No ja tutaj, jeżeli chodzi o sądy, to chciałam przywołać taką sytuację z przedwczoraj, z poniedziałku. Przepraszam, że ci przerwę, jeszcze powiem tylko, że tak mówiłaś o likwidacji i tak mi pobrzmiewało mi jakieś skojarzenie. Mówiłaś, że zlikwidować kuratoria, zlikwidować to, tamto, wsadzić do więzienia i tak dalej. To oczywiście no, bardzo przypomina to, co dzieje się w tej chwili w ogóle w tej przestrzeni politycznej, ale sędzia Zaradkiewicz użył takiego sformułowania opisując to, co się dzieje, że mamy do czynienia z likwidaturą. I mam wrażenie, że to jest, rzeczywiście za tym stoi taki pomysł, żeby likwidować wszystko. Nie no, bardzo demokratyczne tak. Takie. Zlikwidować wszystko, tak. Dwa dni temu, w poniedziałek, miała miejsce rozprawa, już druga, w sprawie dosyć ważnej i związanej nawet z genezą kronik, mianowicie w sprawie dr Magdaleny Grzyb, o której my już mówiliśmy, mamy nadzieję, że kiedyś nas odwiedzi, która pozwała osobę zwaną przez nas hejterką A za uporczywy, ponadroczny hejt pod adresem Magdaleny Grzyb, przeprowadzany na Twitterze, Instagramie i Facebooku, w którym zawierało się tak, wzywanie do tego, żeby skarżyć się do jej pracodawcy, wyzywanie jej, grożenie jej śmiercią, takie ciągłe... Też fantazjowanie, jak to miałoby przebiegać. Tak, ciągłe, obrzydliwe sugestie dotyczące jej nazwiska, no czyli jakieś tam odgrzybianie, jakieś tam takie rzeczy, to oni uwielbiali po prostu. I Magdalena Grzyb pozwała trzy osoby, dwie z tych osób już zostały uznane winnymi tego, co im zarzucano. No i teraz... I naruszenia dóbr osobistych. Dobra. Nie, 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 one miały procesy karne, czyli prawdopodobnie nękanie, ale nie pamiętam dokładnie, jak to było sformułowane. Te sprawy nie były takie głośne, ponieważ sama Grzyb tego nie upowszechniła, ale te osoby to wiedzą, że jedna tam dostała jakieś prace społeczne, a druga nie pamiętam co. I no i tutaj, no ale teraz stanęła przed sądem, to było już naruszenie dóbr osobistych, szefowa właściwie całego przedsięwzięcia, czyli hejterka A. Znam tę postać, ponieważ i mnie nękała wielokrotnie, na przykład wzywając moich studentów chodzących do mnie na zajęcia, żeby donosili, czy ja mówię jakieś okropne rzeczy na zajęciach. Sugerowała otwartym tekstem z moim nazwiskiem po jakichś artykułach moich, że nie powinnam uczyć etyki, że jestem osobą niemoralną. Czyli naruszała moje dobra osobiste niewątpliwie wiele razy. Jest osobą transpłciową, więc uważa, że jest w takiej pozycji, w której nikt nie może się bronić. Mhm. No bo to chodzi o obronę. Oczywiście wszystkich oskarża tam ludobójstwo, wywoływanie samobójstw, ciągle tymi samobójstwami grozi, ciągle uprawia jakiś taki, robi z siebie taką ofiarę, niszczoną i dręczoną. Dramatyczna sytuacja polega na tym, że popierają ją wszystkie NGOsy LGBT, które stały się właściwie te, popierają większość organizacji feministycznych. W związku z czym no Magdalena Grzyb, która jest kobietą, która w czasie tego stalkingu czy nękania była w ciąży, nie popierają organizacje, które powinny właściwie są powołane do tego, żeby... Właściwie są powołane, co więcej, atakują ją na przykład związki zawodowe, co jest też już jakimś kompletnym absurdem. No i tutaj ta rozprawa została opisana w mediach społecznościowych i na blogu Łukasza Sakowskiego, który został wezwany jako świadek. Ja też miałam być świadkiem, ale ze względu tam na jakiś bałagan wezwali jego. On był zgłoszony jako ostatni. Ja miała być Urszula Kuczyńska, której Maja Heban również to robiła takie same jazdy, na przykład odwoływanie promocji jej książki, która się nazywała coś tam o atomie. Czyli była o energii atomowej. Coś, o czym Maja Heban nie ma zielonego pojęcia. Odwoływanie promocji książki, ponieważ Maja Heban uważa, że osoby, które ona stalkuje, nie powinny być
w ogóle nigdzie obecny. Uważam, że bardzo dobrze, że się ten proces odbywa, że ten pozew miał miejsce, ponieważ to już oddziałało bardzo dobrze, nie wiemy jeszcze jaki będzie werdykt, ponieważ te osoby, które uważały, że można hejtować w ogóle bez żadnych granic, dowiedziały się, że można hejtować z granicami. Ale dowiadują się o tym z pewnymi trudnościami, ponieważ Maja Heban najpierw podeszła do Magdaleny Grzyb. Magdalena Grzyb jest mojego wzrostu, mniej więcej Maja Heban, nie wiem jakiego jest wzrostu, ale jest wysoka, przeszła męskie dojrzewanie płciowe, więc jeżeli wyobrazimy sobie średni wzrost męski, to jest wzrost Mai Heban. Stanęła nad Magdaleną Grzyb na taką odległość i kazała jej spoglądać sobie w oczy, mówiąc jakieś rzeczy, że czuje się jakby na nią splunięto i tak dalej. Czyli można to nazwać atakiem, naruszeniem jakichś granic cielesnych. Gdybym była histeryczką jak te środowiska, to bym nazwała to jeszcze gorzej, tak? No co najmniej przemocą. No tak, no jakimś tam... A później nadawała z sali sądowej, proszę Państwa, no w sądzie pewne zasady obowiązują, na przykład się nie pisze na Twitterze, będąc jako osoba pozwana, no ale nadawała z sali sądowej, bo jest to osoba typowa, mocna w necie. Co tam się dzieje? Na przykład oskarżała, że osoby, które przyszły z Magdaleną Grzyb, to są morderczynie i które jej tam wzywały ją, żeby samobójstwo popełniła. Oczywiście ma to takie podłoże dowodowe, jak wszystkie jej zarzuty, czyli żadne. No ale najgorsza rzecz, przechodząc do meritum, polegała na tym, że jako świadek był Łukasz Sakowski, którego to środowisko no, skrzywdziło niewątpliwie bardzo, po prostu postanowiło zniszczyć mu źródło zarobkowania i karierę. W przeciwieństwie do tych osób jest to człowiek, który jest zdolny i który się zna na tym, co pisze. Mówię w przeciwieństwie do tych osób, no bo ich zasługą jest ich tożsamość wyłącznie. Nie mają żadnych talentów, nie czytają żadnych książek. Ja się kiedyś śmiałam z Mai Heban, że co to było, że ja jakiś cytat z Orwella rzuciłam, a Maja Heban stwierdziła, że to jest Ben Shapiro. Tak, to było na pierwszych czy drugich kronikach. Tak, no to widzimy osoby wykształcone w internecie, no nie mam nic do nich, po prostu widzę u nich pewne braki, ale to jest też negatywny wpływ właśnie takiego mieszkania w internecie i nieinteresowania się niczym innym. W piwnicy i w internecie. Tak, Łukasz Sakowski opowiedział o różnych sposobach prześladowania, na przykład zgłaszania jego profilu, skarżenia się, odwoływania jego wystąpienia na Festiwalu Nauki. Takich rzeczy było sporo. Zrobili z niego wroga osób transpłciowych, no bo on przeszedł detranzycję, więc już jest automatycznie, z tożsamości jest wrogiem niejako. I on powiedział o jakimś najnowszym zdarzeniu, które polegało na tym, że poszedł do baru gejowskiego i poznał tam jakąś lesbijkę, przyszedł z jakimś mężczyzną i tam razem siedzieli, jakieś piwo pili i on w pewnym momencie postanowił kupić na czosy. I odmówiono mu obsługi. Jeden barman odmówił mu obsługi, drugiej barmance kazał odmówić obsługi, czyli no i nie obsłużyli też tej kobiety, którą on tam poznał, bo siedziała z nim. No i Maja Heban i jej towarzystwo, zamiast to ukryć pieczołowicie, bo to jest dyskryminacja, na jaką te środowiska się właśnie ciągle skarżą. To jest dyskryminacja LGBT przecież. Tak. To jest, no gdyby Mai Heban ktoś nie obsłużył, to byłaby awantura. To byłaby histeria To byłoby morderstwo. To internet by tutaj kipiał. Eksplodowałby, tak. I oni z tego zaczęli sobie robić żarty. O, Łukasz nie mógł kupić na czosów. Ale biedny. No tak, ale pamiętasz, że była też taka historia, to było dosyć dawno temu już, ale no, ona jakoś zapadła mi w pamięć, o jakimś cukierniku, który nie chciał na gejowską jakąś imprezę zrobić tortu, czy coś takiego? A nie drukarz, który nie chciał zrobić ulotek? Drukarz to inna sprawa, tak. Drukarz, który nie chciał zrobić ulotek, no tam było jeszcze kilka spraw, bo to drukarz nie chciał i dla dziecka niepełnosprawnego tam kiedyś na jakąś zbiórkę i ten, ale i na dodatek jeszcze pamiętam, że to był drukarz, który miał siedzibę w
ogóle w budynku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, więc w ogóle była tam straszna chryja z tego powodu. Natomiast pamiętam, że wtedy wszyscy postępowcy, no gdy stanęła kwestia tego tortu na imprezę gejowską, no to wszyscy postępowcy słusznie zresztą powiedzieli, że to jest dyskryminacja, że to jest obleśne zachowanie, że tu jednak jest, no powinniśmy się rządzić jakimś racjonalnym, rynkowym podejściem, bo przecież to jest prosta usługa, którą należy wykonać na zamówienie. No i rozpoczęły się natychmiast dywagacje na temat tego, gdzie są granice wolności. Nie wiem, czy... No i granice wolności, gdzie są? No i oczywiście najwięcej o granicach wolności mówili wtedy ci, którym wolność ogranicza nawet konieczność chodzenia do kibla, przepraszam, czyli tam korwiniści i tak dalej. No, że tutaj absolutnie, że tutaj jest nadwyrężenia moralne dochodzą tego, ale wtedy ta strona postępowa, to znaczy ta strona, która... Uważa się za... Identyfikuje się tak, tak, jako przepraszam, o, bardzo, bardzo dziękuję. Tak, identyfikuje się jako postępowa. No to wtedy stanęła po słusznej, według mnie wówczas przynajmniej, stronie tej krytyki. Natomiast teraz no, zachowuje się w sposób diametralnie odmienny ze względu na to, że jest inna sytuacja, inna osoba. Pamiętajcie, tak. Więc to jest etyka sytuacyjna, to jest po prostu hipokryzja. No to jest jakby szlachta, tak? No, szlachta. Szlachcie można wszystko, szlachcie można wszystko, ale wobec szlachty nie można nic. Maja Hyban, która zachowuje się jeśli chodzi o takie naruszanie czyichś dóbr osobowych, jak taki słoń w składzie porcelany, naprawdę, bo chyba nie ma dnia, żeby nie hejtowała, chyba że go prześpi cały, że prześpi cały dzień. To, no tutaj się okazuje, że to jest taka szlachta, której wszystko można. Natomiast pamiętajcie, nie możecie dyskryminować. Ale Łukasza Sekowskiego możecie dyskryminować. Tak, 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 tak. I każdą inną osobę, która zawiniła tym, że prześladuje ją Maja Hyban, możecie, a nawet powinniście dyskryminować, bo to jest dyskryminacja homofobów. No tak, tak. Geja Sekowskiego można dyskryminować, a nawet trzeba, jak chce tego Maja Hyban, ale słuchajcie, a jak nie spełnicie jej, naszej właśnie hejterki, a ja ją tam czasem nazywam centralą hejtu, proszę mnie pozwać o to. Więc jak nie spełnicie żądań Mai Hyban, to niestety będziecie złymi ludźmi i ona może przez was, jak co drugi dzień szantażuje, może nawet przez was mieć myśli samobójcze. No tak, ale poza tym... Często, że się jej nie słuchacie. Tak, a poza tym jesteście faszystami. No to żeby już... No, tak, tak, no więc właśnie, no, odwołajmy się do tego najbardziej uniwersalnego spektrum najpierw, a potem no już te takie bardziej zniuansowane kwestie, które oczywiście występują co drugi dzień i które są zawsze sprawami życia i śmierci, ale to jest, widzisz, to jest taka rzecz, która jest też... Ale dodajmy, że Maja Hyban zawsze używa słów wulgarnych i uwielbia metafory fekalne. Tak, 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 ale wydaje mi się, że wiesz co, ta kwestia ciągłego odwoływania się do spraw takich ultimatywnych, do ostateczności, to jest dla mnie coś, co jest charakterystyczne moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, no, tak wydaje mi się, że można zaryzykować takie twierdzenie, no, że to są, to jest charakterystyczne dla ludzi, którzy są słabi. No to znaczy, jeżeli ktoś cały czas mówi o życiu i śmierci, zamiast mówić o sprawach codziennych, które są, stanowią 99% treści naszej egzystencji, naszego jestestwa, no to właśnie za co drugi dzień są myśli samobójcze, bo ktoś czegoś gdzieś nie zrobił, ktoś nieprawidłowego użył zaimka, ktoś gdzieś zachował się nieelegancko, a do tego się to sprowadza. To znaczy, no jeżeli ktoś użyje rzeczywiście niewłaściwego zaimka, to można to uznać za, no nie wiem, no właśnie brak jakiegoś taktu, nie wiem, brak ewentualnie jakiejś kultury, albo jakoś brak spostrzegawczości, bo ktoś może nie zauważyć, że ktoś jest w trakcie tranzycji, czy coś takiego, ale to nie jest kwestia życia i śmierci. No, no tak, no ale jeżeli uznamy, że słowa zabijają, to rzucone w stronę Magdaleny Grzyb, jak również w stronę... No to ona już chyba zmartwychwstała kilka razy. No tak. Nerwów, musiałyby nas zabić, gdyby nie to, że jesteśmy jak wszyscy źli ludzie, bardzo silne psychicznie. Tak, tak, tak. A dobrze, nie, mnie się mówiąc... Albo rezurekcja, macie skłonność tak, do rezurekcji. Być może. Nasze... no tutaj to ciągłe operowanie takimi wysokimi rejestrami oraz niskimi, bo te przekleństwa, fekalia i tak dalej, wskazuje moim zdaniem na osobowość autorytarną, czyli taką, która rozumie tylko przemoc, posługuje się projekcją, czyli projektuje swoją własną... I kłamstwem też powiedzmy. Tak, i projektuje swoją własną agresję na innych. No tam był taki śmieszny moment, że tam właśnie te osoby, które tam wspierały Magdalenę Grzyb, to one były, one mi życzą śmierci, śmieją się ze mnie, coś tam... Kiedy no w ogóle nie było dowodów na to, że którakolwiek z tych osób coś takiego powiedziała, bo też nie powiedziała żadna z nas, osób atakowanych obsesyjnie, furiacko przez Maję Hyban, nie, no nigdy w życiu nie atakowała Mai Hyban.
No czasem żeśmy się trochę podśmiewały, czy podśmiewali, że no ciekawe, No, ale tak, póki którą co. nogą wstała Maja Heban, że taki zaczyna od takiego No ranka. tak, ale póki co nie jest to ujęte w kodeksie karnym, nie jest to żadna czynność kryminalna, tam podśmiewanie się z kogoś, jak mówię, to można potraktować jako brak elegancji, brak taktu, albo no nie wiem, jakiś tam deficyt, ale na pewno nie jest to no, czyn zabroniony, jak to się mówi w prawie. I tak samo zresztą to myślę, że paralelnie tu można się odwołać do kwestii Czarnka, no, który oczywiście podciągnął, stuningował tam punktację tych pism katolickich różnych i tak dalej. I to oczywiście może jest nieeleganckie, może jest nieuczciwe, może jest jakieś tam nadwyrężające, powiedzmy, porządek naukowy i to można piętnować, można krytykować i można o tym mieć różne zdanie, można na ten temat pewnie dyskutować. Natomiast no, nie jest to coś, za co Ale się idzie do to nie więzienia. on wprowadził Dobra, ale to się przecież nie. religię do Okej, szkoły, no na tak, wiem, przykład. oczywiście, ale to nie za to się nie idzie do więzienia. No i tak samo to, no żeby tu właśnie taka pętla, żeby pętlę taką zarysować, to samo jest z tymi kuratorami. No ta kurator Nowak słynna, która została tam odwołana, no to dzisiaj właściwie nie wiemy, dlaczego ona została odwołana. Wynika z tego, że została odwołana, dlatego że jest jakieś spektrum poglądów, których nowa ministra, czy tam minister, już nie wiem, jak o nich tam mówić, których nie akceptuje. No ale to nie jest powód żaden do No odwołania tak tak, w naprawdę. No ogóle i poglądy nie są w powodem ogóle do poglądy nie odwołania. są powodem do odwołania. Można tutaj dyskutować na temat tego, w jaki sposób powinny być ewentualnie wyrażane i czy urzędnik państwowy powinien w taki, a nie inny sposób, ale znów tutaj staje kolejna sprawa. I tu się odwołam do początku naszej audycji, że przez 8 lat, okej, mieliśmy dewastację tutaj systemu sprawiedliwości i należy to oczywiście krytykować i słuszne są Trzeba głosy krytyki zdewastować tego. dewastację. Tak, trzeba zdewastować dewastację, to taka dialektyka Arebur. Natomiast mieliśmy też przez cały ten okres sędziów, którzy pisali manifesty polityczne, przecież w sieciach antyspołecznościowych różnych i no, na to też należy zwrócić uwagę. Ale chciałbym zapytać, czy można na podstawie tu obserwacji przestrzeni publicznej i tego, co w niej gruchnęło ostatnio i co strasznie rozgrzało rurę opinii publicznej, to chciałem zapytać, czy ty uważasz, że można postawić taką tezę odpowiedzialnie, czy można postawić taką tezę, że jednak w tych wszystkich mediach, które tak strasznie kręcą woke, tak biją strasznie pianę, czy tam jednak czasem, no, nie pracują sami degeneraci? No, to jest jednak takie pytanie, które. Okej, przesadzam, no zdaję sobie sprawę, taką tutaj używam pewnego chwytu figury publicystycznej. Jest to oczywista przesada, nie sami, ale jednak, no. No to są Po tacy prostu dostar. coś mnie predysponuje do tego, żeby tę tezę właśnie To są sformułować i żeby tacy wygłosić ją. dostarczyciele narkotyków, które uzależniają. No No można to tak. tak. Kto lepiej dostarcza tych narkotyków, ten jest tutaj czytany. Oczywiście, no skłonność do rozhisteryzowania, która, no można powiedzieć, no ktoś tam ma po prostu do przesady skłonność, nic strasznego. No ale jeżeli się dowiadujemy, no tutaj prawdopodobnie i nasza publiczność będzie w tej sprawie podzielona, że Marcin Kącki z Gazety Wyborczej, który napisał megalomański tekst o sobie, 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 sobie i sobie, I to bardzo długi tekst, to bardzo tak długi, rzeczywiście. który był na stronie głównej, nie wiedzieć czemu, i wszystkie redaktorki i redaktorzy praktycznie płakali ze wzruszenia, widząc ten tekst. No, sieci antyspołecznościowe były zalane łzami po prostu z Czerskiej. To Tak, była taka. i Tak. No i też Komsomol płakał, i Okopres płakało, i Krytyka Polityczna, wszystko tak, to była. i ten człowiek w ciągu jednej nocy stał się tym złym, ponieważ jak przypuszczamy, no to jest przypuszczalnie prawda, że on chciał tym uprzedzić pewne kroki takiego laboratorium reportażu, jeżeli ja dobrze pamiętam, z którego zwolniono go ze względu na skargę dziennikarki Karoliny Rogaski, czy Rogaskiej, nie wiem jak się odmienia jej nazwisko, która stwierdziła, że była przez niego molestowana seksualnie, jeśli dobrze to nazywam, bo nie znamy dokładnie klasyfikacji tego czynu, o który ona go oskarża. I szczególnie podkreślam, ona go oskarża, nie udowodniono jeszcze tego, i czynu, czy to było molestowanie. Nie wiemy. Nie wiemy tego, chociaż no zakładamy, że jest to prawda, bo gdyby nie była to prawda, to by on się tak nie bał. I nie musiałby pisać o sobie na pierwszej stronie Tak, tam o Gazety sobie, Wyborczej, sobie tak. i sobie. Ale co się następnie stało? Następnie stało się to, że wszyscy zaczęli przesadzać. No więc Kącki jest już nie tyle osobą, która być może molestowała dziennikarkę,
być może dziennikarkę, bo Rogaska jest, no nie jest dziennikarką, nazwijmy rzecz po imieniu, nie umie pisać. Jest pracownicą mediów. No, tak. Znaczy, ale jest wyjątkowo wysoko zaszła jak na pracownicę mediów, która zupełnie nie umie pisać. Ona tak, tak. Ta katechizm. To w tym sensie gratulujemy, to jest jakaś tak, katechizmy powtarza, no ale nie będziemy się śmiać, jeżeli padła ofiarą rzeczywiście molestowania. Jak mówię, nie jest to jeszcze udowodnione. I tutaj natychmiast się pojawiło coś takiego, co w Gazecie Wyborczej jest skądinąd znane. Ja to nazywam na mnie jest wszystko jedno. Po pierwsze, tekst w ciągu jednej nocy przestał się podobać. Stał się tekstem tak jak ten list w Monty Pythonie. Jak się przeczyta ten tekst, to się umrze. Tekstem morderczym, w związku z czym Gazeta Wyborcza go usunęła. Usunęła tekst, który zamieściła, zamiast na przykład na pierwszej stronie podjąć o nim dyskusję, a Kącki stał się, ale to tak całkiem poważnie, ja myślałam, że to są żarty, Kącki stał się, uwaga, gwałcicielem, molestowanie to nie jest gwałt, stał się polskim Weinsteinem, stał się oprawcą. Słuchajcie, to są za duże słowa. To są naprawdę za duże słowa. Ja wiem, że rozhisteryzowanie, ja wiem, że patriarchat, ja sama nie przepadam za takimi osobami jak no, taki redaktor, który puszcza oko do każdej młodszej kobiety i prawdopodobnie nie tylko młodszej. Tak? Znaczy jest to po prostu jakiś styl bycia, który słusznie odchodzi w przeszłość. Natomiast no, czym innym jest robienie z niego tego, kim nie jest. To jest, znaczy ja to chciałam porównać z jedną sytuacją, wiem, że już nas trochę czas goni, ale właśnie tego, że ta publiczność Gazety Wyborczej trochę nie ma właśnie poczucia rangi danych rzeczy, bo z tego zrobili wszechświatową aferę. Natomiast w tym samym czasie Krzysztof Stanowski zrobił 15-minutowy program, w którym właściwie powiedział wszystko, co trzeba o innym bohaterze mediów społecznościowych z zupełnie innej dziedziny, czyli piłkarzu Jakubie Rzeźniczaku. Jakub Rzeźniczak jest skłonny do zakochiwania się, każdej partnerce robi dziecko, po czym odchodzi od niej i przestaje kochać dziecko, przynajmniej jedno przestał kochać i o tym powiedział w mediach, że przestał kochać że nie kocha swojego dziecka, jest mu ono obojętne, wcześniej zarzucał jego matce, że była kolger. No więc to było straszne. To było straszne naprawdę na poziomie znacznie bardziej uchwytnym niż ta sprawa z Rogaską. To było straszne, ponieważ na to mamy dowody. To było straszne i to też było związane z patriarchatem, ponieważ właśnie faceci, którzy zrobią coś złego, zamiast zamknąć dziób, to jeszcze chełpliwie o tym opowiadają. To ich jakoś tam łączy. I tutaj Stanowski, który ma znacznie lepszy instynkt, po prostu zbeształ tego Rzeźniczaka, że zachowuje się jak debil, przy okazji uruchamiając u bardzo wielu ludzi opuszczonych przez ojców właśnie tę naprawdę traumę. Tak? I ja porównując te dwie rzeczy sobie myślę, że ci inteligenci, którym nie jest wszystko jedno, stracili jakąś busolę. Myślę, bo się rzucają, rzucają na jakieś hasło, rzucają na jakieś, no, na jakieś zdarzenie z przeszłości, które można badać i które ja mogę się założyć, że to się skończy jak z Dymkiem. Będzie, że się zachowywał nie tak, ale że nie będzie oskarżony o gwałt na pewno, ponieważ go nie dokonał. No to jest oczywiście prawdopodobne, no, pozostaje w sferze spekulacji, natomiast ja mam tutaj refleksję jeszcze taką, można powiedzieć chyba uzupełniającą, to znaczy jest problem w tym środowisku, moim zdaniem ewidentny. Nie chcę powiedzieć, że systemowy, bo aż tak dobrze tego środowiska nie znam, dawno temu już odciąłem się od świata polskiego dziennikarstwa zupełnie świadomie, ponieważ uważam ten świat z wielu powodów za, no, nie będę używał mocnych słów, ale taki, który no, nie zasługuje na traktowanie go ze zbyt dużą rewerencją, tak, ogólnie mówiąc. I z pewnym zaskoczeniem jednak cały czas obserwuję to, co no, w Gazecie Wyborczej już mieliśmy te skandale, powiedzmy, tej natury. I teraz, no, zachodzi kolejna okoliczność, która jest pod tym kątem co najmniej wątpliwa. I mam wrażenie, dlatego ci zadałem to pytanie w taki sposób, no, czy tam rzeczywiście pracują sami degeneraci, znaczy co z wami jest?
co tam się dzieje takiego w tej wyborczej, jaki tam, nie wiem, co za fluidy, czy feng shui jakieś jest niedobre, czy o co chodzi, dlaczego tam pracują ludzie i jakiego rodzaju atmosfera tam panuje, że nie można powstrzymać jakichś swoich instynktów, jakichś swoich popędów, jakichś swoich pragnień, że wszystko to musi koniecznie znaleźć wyraz, którego finalnym etapem jest ekspiacyjny, kuriozalny artykuł na pierwszej stronie wyborczej, uwaga, o źle kochanych kobietach. No coś tak grafomańskiego, tak po prostu potwornie jakoś żenującego, że to zasługuje na minimum jakiejś krytycznej refleksji. I jakkolwiek uważam... Znaczy, można to było napisać w trzech linijkach. Zachowywałem się obleśnie. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Tak, oczywiście to... Zamiast pisać epopeję o samym sobie... No to można było tak napisać, chociaż oczywiście, przepraszam, nie rozwiązuje sprawy, jeżeli tak tam były kwestie prawne, a pewnie były. To oczywiście się okaże, jak tam ten polski wymiar sprawiedliwości w tej obszarze zadziała, to również zobaczymy. Jednak ja sobie myślę, że jest też taki element pewnego racjonalizowania, to znaczy takiego racjonalizowania i przyjmowania i przetwarzania tych nowych, takich dziwacznych ideologii, dlatego że mam wrażenie, że to zostało przyjęte z pewnym dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy, to promieniowanie ideologiczne ze strony, jak ja to lubię się do tego odwoływać, Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, to ono zostało przyjęte z takim właśnie bagażem, że okej, to bierzemy to, ale to też w związku z tym możemy sobie pozwalać na różne rzeczy. I mam wrażenie, że to po prostu poszło pakietowo jakoś. No i teraz właśnie mamy tego skutki. I to się dzieje, jednak w poważnym podobno publikatorze, w poważnej redakcji, u poważnego wydawcy, gdzie pracują dorośli ludzie. No Kącki ma jakąś jednak przeszłość, tam napisał jakieś książki, ja ich akurat nie czytałem o Białymstoku, to słyszałem i słowa bardzo krytyczne, i słowa pochwalne na ten temat. Teraz coś napisał o Konfederacji, podobno bardzo grafomańskiej, nie wiem czy tak było, no ale wcześniej jednak zajmował się jakimiś, ma taką opinię dziennikarza śledczego jakiegoś tam. No i jakiś tam dorobek ma. No więc... Tym bardziej, jest to jakieś takie wstrząsające pod kątem, poznawczym chyba, tak należy o tym powiedzieć. I zastanawiam się, czy czas przyjmować zakłady. Kiedy następna afera rozporkowa w Gazecie Wyborczej i co z tymi rozporkami w Naczerskiej się dzieje? Dlaczego to tak jest? No po prostu jest, pozostaje to dla mnie jakąś taką metafizyką tego środowiska, tych liberalnych, zawodowych obywateli, demokratów i tak dalej. No bo oni molestują nie w sposób jakiś obojętny i mechaniczny, tylko przeżywają. Nie z powodu patriarchatu, tylko z powodu tego, że walczą z patriarchatem. Tak, walczą z faszyzmem. Być może tak, ale oczywiście tak. Tak, i to jest prawdopodobnie, tak walczył z faszyzmem, że musiał sobie użyć co pewien czas. Tak. Przepraszam, że się śmiejemy z takich rzeczy, ale właśnie walczymy o świat, w którym można się śmiać ze wszystkiego. Tak. No i tym właśnie akcentem komicznym i tragicznym jednocześnie kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękujemy wszystkim widzkom i widzom za udział w naszej dzisiejszej sesji. Życzymy wszystkiego dobrego. No i czekamy również na krytykę i oburzenie. Tak jest, absolutnie. Jak zwykle. Pozostańcie zdrowi na ciele i umyśle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.